Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Dzisiejszy odcinek zacznę nieco niestandardowo od przeczytania wiadomości, którą dostałam od jednej ze słuchaczek podcastu. Hej, Sylwia, chciałabym Ci tylko powiedzieć, że dziękuję. To, co robisz, jest wspaniałe. Dzięki Tobie moje życie zaczęło się zmieniać na lepsze. Moja relacja z jedzeniem dalej nie jest wyśmienita, ale małymi kroczkami idzie mi coraz lepiej, a Twój podcast motywuje mnie ogromnie do walki z tym głosem w głowie. Jesteś cudownym, mega wartościowym człowiekiem, którego mądrości mówione w podcaście potrafią zmienić życie drugiego człowieka o 180 stopni, i to jest naprawdę coś wspaniałego. I tak jak jest powiedziane w każdym odcinku, a to wszystko po to, by zachęcić Cię do poprawy jakości Twojego życia. Zachęciłaś mnie ogromnie. W końcu zaczynam się akceptować i doceniać siebie, co jest dla mnie ogromnym postępem. Dziękuję. To ja dziękuję za tak miłą wiadomość, bo za każdym razem, gdy piszecie mi takie rzeczy, często w ogóle robię screenshot i, i wstawiam to sobie do wyróżnionej relacji na Instagramie, bo ogromnie mnie to motywuje. I korzystając też z tej okazji, chcę podziękować Tobie, że tu jesteś. Jestem naprawdę ogromnie, ogromnie wdzięczna, że mogę pomagać w ten sposób, że słuchasz tego podcastu, że obdarzasz mnie zaufaniem i chcesz się rozwijać razem ze mną. Bardzo ci za to dziękuję i naprawdę ty jako słuchacz słuchaczka wnosisz do mojego życia niesamowicie dużą wartość i cieszę się, że ja też mogę się tym odwdzięczyć. I dzisiaj właśnie o tym sobie pogadamy, o takiej wdzięczności. Wdzięczności o rzeczy, które wydają nam się czasami oczywiste, błahe, małe. Pogadamy też o fomo, porozmawiamy o życiu w to i teraz, trochę o porównywaniu się, no i o tym wszystkim, co zrobić, aby być bardziej uważnym w swoim życiu, czerpać z niego pełnymi garściami i naprawdę cieszyć się tym, co mamy, a nie ciągle skupiać się na tym, czego nam w życiu brakuje. Tematem wdzięczności interesuję się tak naprawdę od kilku lat i faktycznie zauważyłam, że w momencie, w którym zmieniłam swoje myślenie, ze skupiania się na tym, czego nie mam, czego mi brakuje, um, tego, co jest złe w moim życiu, co chcę zmienić, a zamiast tego zaczęłam zauważać te dobre, małe rzeczy, być wdzięczna za to, co mam w swoim życiu, co mogę zmienić, czego uczą mnie dane sytuacje żyje mi się po prostu o wiele lepiej i czytałam ostatnio sporo badań naukowych na temat wdzięczności. I uwaga, uwaga, osoby, które praktykują wdzięczność na co dzień, czerpią o wiele większą satysfakcję z życia, łatwiej im nawiązywać relacje, są to osoby pewniejsze siebie i odporniejsze na stres. Wdzięczność jest to taka cecha, która tak naprawdę przynosi nam benefity w każdym obszarze życia i sprawia też, że my jesteśmy bardziej pozytywni i to nasze życie jest łatwiejsze, bo nasze życie często kształtują myśli, które mamy w głowie. Jeśli są to myśli negatywne, skupiające się na braku, to my będziemy tak postrzegać swoje życie jako niepełne, niekompletne, no bo przecież tyle złych rzeczy się w nim dzieje. A jeśli zamiast tego skupimy się na tym, co mamy, co jest dobrego w naszym życiu, my te rzeczy też będziemy o wiele bardziej cenić, zauważać, no i to nam się spotęguje do tego, że faktycznie ta satysfakcja z naszego życia będzie większa. Poczucie wdzięczności daje mi też taki spokój wewnętrzny, taką pewność, że, okej, okay, poradzę sobie ze wszystkim, i po prostu sprawia, że te małe, codzienne wyzwania i trudności nie są tak ważne i nie stają się tak naprawdę problemami, bo to też chodzi o naszą narrację w głowie, jak my będziemy postrzegać to, co się nam w życiu przytrafia. Dla mnie najszczęśliwsze momenty w życiu. To nie są wcale momenty, w których dzieje się coś największego. Dla mnie najszczęśliwsze momenty w życiu to te momenty, w których jestem najbardziej wdzięczna. Mogę Wam przytoczyć takie dwa momenty, w których naprawdę czułam, czułam miłość do świata i czułam się przeszczęśliwa. Pierwszy z nich to, gdy byłam z moimi przyjaciółkami na wakacjach we Włoszech i byłam w wodzie. I sobie pływałam słoneczko, byłam sama w tej wodzie i poczułam no, po prostu taki przypływ wdzięczności za to, że mogę się znaleźć w tym momencie, że mogłam zapłacić za te wakacje, że jesteśmy teraz na plaży we Włoszech, że jestem w wodzie, że ta woda w ogóle jest taka zimna, a z góry świeci na mnie słońce, które mnie ogrzewa, że wokół mnie są przepiękne widoki że jestem w tak uprzywilejowanej sytuacji, że mogłam tu przylecieć, że mam w swoim życiu cudowne przyjaciółki i że jesteśmy teraz tu razem spełniając nasze marzenia. Gdy te wszystkie rzeczy do mnie dotarły, to po prostu czułam wewnętrznie takie uczucie euforii. Naprawdę nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Nie zdarzają mi się takie momenty bardzo często, ale ten moment dokładnie, doskonale pamiętam i myślę, że będę go przez długi czas wspominała. Drugi moment, gdzie też czułam takie uczucie euforii i aż się popłakałam ze wzruszenia i ze szczęścia, to był moment, gdy lądowałam na lotnisku w Nowym Jorku. I spełniło się jedno z moich największych marzeń. I przyleciałam tutaj do Stanów. Teraz mieszkam właśnie w Stanach Mija. Szósty tydzień, odkąd jestem tutaj. I też ten miesiąc, w którym tutaj jestem, to był w ogóle chyba najlepszy, najbardziej szczęśliwy miesiąc w moim życiu. I codziennie działo się coś, za co byłam ogromnie wdzięczna. I zauważałam tylko te rzeczy. Czyli nie narzekałam, że na przykład o, na plaży, we Włoszech było brudno, albo że tutaj coś mi się nie podoba, że drogi są dziurawe. <laughs> nie skupiałam się na takich rzeczach, które sprawiają, że okej, okay, tutaj coś mi nie pasuje, no to teraz okej, okay, wszystko fajnie, ale to, to, to i to jest złe. Skupiałam się na tych rzeczach, za które naprawdę jestem wdzięczna. Za to, że postawiłam sobie cel i właśnie go spełniam, że jestem w Nowym Jorku, że tutaj przyleciałam, że samolot, który leciał 10 godzin, wylądował bezpiecznie, że jestem tu, gdzie jestem. I naprawdę, gdy dotarło do mnie, że to jest coś tak dużego i że to zrobiłam i spełniłam to swoje marzenie, to się poryczałam w tym samolocie, ale bardzo, bardzo dobrze wspominam ten moment i też teraz, gdy sobie o tym myślę, jestem po prostu ogromnie, ogromnie wdzięczna. I jak my w ogóle możemy praktykować tą wdzięczność? Oczywiście skupiać się na tym, co już mamy i za co jesteśmy wdzięczni, za ludzi, których mamy w swoim życiu, za... Wychowanie, które dostaliśmy, które nas nauczyło konkretnych rzeczy, za to, co wynieśliśmy na przykład ze szkoły, z jakiejś relacji. I ja wiem, tutaj specjalnie daję takie przykłady, które dla niektórych osób mogą być trudne. Jeśli ktoś na przykład miał niezbyt szczęśliwe dzieciństwo albo nie bardzo lubił chodzić do szkoły, bo działy się tam różne rzeczy. Okej, okay, jak najbardziej to rozumiem i nie neguję tego, że te doświadczenia mogły być trudne. Ja przecież też mam mnóstwo trudnych doświadczeń w swoim życiu, ale właśnie ta wdzięczność za to, czego te doświadczenia nas na przykład nauczyły, albo na przykład coś się stało, tak? I możemy być wdzięczni, że nie stało się nic gorszego. Załóżmy, mieliśmy wypadek. Okej, okay, mieliśmy wypadek, to było na pewno traumatyczne doświadczenie, i też poprzeżywajmy to sobie te pierwsze kilka dni. Mamy jak najbardziej prawo do takich trudnych emocji, i czasem trzeba je po prostu odczuć, ale potem, gdy już się zdystansujemy do tego, pomyślmy sobie, że okej, okay, jestem wdzięczna za to, że przeżyłam ten wypadek, że nie stało się nic bardzo poważnego, że jestem tu, gdzie jestem teraz. I że najwyraźniej to doświadczenie nauczy mnie czegoś, i w przyszłości będę, załóżmy, bardziej ostrożna, uważna. I gwarantuję Ci, że dzięki takiemu postrzeganiu sytuacji, będziesz w swoim życiu szczęśliwsza i super ćwiczenie jeśli chcemy praktykować wdzięczność na co dzień to jest po prostu prowadzenie sobie wdzięczniczka albo zapisywanie w swoim planerze rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Może to być też notatka w telefonie. Ja lubię wieczorem do tego zasiadać po całym dniu i wypisywać sobie za co jestem wdzięczna danego dnia. To ćwiczenie też pokazało mi, jakie rzeczy najbardziej się dla mnie liczą. Bo gdy praktykuję już taką um, technikę um, zapisywania sobie rzeczy, za które jestem wdzięczna, to widzę też, jakie rzeczy przychodzą mi na myśl, gdy wieczorem sobie siadam i chcę zapisać te rzeczy. Czy to są na przykład jakieś prezenty, które dostałam, czy to są ludzie, z którymi dzisiaj się spotkałam, czy to są rzeczy, które ja danego dnia osiągnęłam, czy to są zwierzęta, czy to jest natura, czy to są rzeczy duchowe, czy może to są rzeczy biznesowe, czy to są rzeczy bardziej takie związane z emocjami, a może bardziej z takimi przyziemnymi rzeczami? To jest też bardzo ciekawe, żeby obserwować za co my jesteśmy wdzięczni. I możemy być wdzięczni za przeróżne rzeczy, bardzo proste, bardzo złożone. Każda rzecz, za którą jesteśmy wdzięczni jest dobra. Być może okej, okay, dzisiaj jesteś wdzięczny za to, że zjadłeś ciastko. I to ciastko po prostu tak ci smakowało, że jesteś wdzięczny za to, że mogłeś zjeść ciastko. To nie jest tak, że okej, okay, ja muszę być wdzięczny za em, relacje w swoim życiu i za to, że mam taką osobę w swoim życiu. Więc tutaj też chciałabym, żebyście na przykład nie, nie oceniali tych rzeczy, za które danego dnia jesteście wdzięczni, bo to się może różnić, ale jest to naprawdę wartościowa lekcja o nas samych. Ta praktyka wdzięczności też prowadzi nas do życia w tu i teraz, do tego, żeby naprawdę zastanawiać się, za co my jesteśmy wdzięczni w naszym życiu, w naszym dniu, w tej chwili, jak my się czujemy, co się dzieje, co nas otacza. To są takie trochę buddyjskie wartości. Ja też w swoim życiu um, miałam okazję przeczytać kilka książek um, Osho i Eckharta Tolle. Um, nie, nie są to moje ulubione książki, aczkolwiek uważam, że naprawdę można na różnych etapach swojego życia, też w zależności jaką macie relację z duchowością, wynieść z nich kilka takich myśli i, i wartości dla siebie. Czy na przykład medytacje też są bardzo wartościowym źródłem bycia w tu i teraz i praktykowania tej uważności. Wdzięczności, mindfulnessu. Mindfulness to też jest w ogóle cały oddzielny temat. Jeśli macie ochotę się zagłębić, to czy podcasty, właśnie odnośnie mindfulnessu, czy właśnie odnośnie medytacji i takiej uważności, czy swojego ciała, czy oddechu, to naprawdę jest cudowna praktyka, czy, czy yoga, która też, jeśli jest dobrze prowadzona, no to zazwyczaj skupia się na tym, co się dzieje w naszym ciele. I możemy obserwować, jak ono się czuje, jak się zmienia, właśnie e, praktykując jogę. Także to są też bardzo jakościowe techniki praktykowania tego życia w tu i teraz, ale też w takim codziennym życiu. Po prostu czerpanie z momentu, bycie obecnym. Bo ja na przykład miałam tak, że bardzo często odliczałam. Odliczałam do końca tygodnia, do końca e, jakiegoś etapu w moim życiu, do wakacji, e, do tego i tego momentu, do jakiegoś wyjazdu. I przez to, że ja ciągle skupiałam się na tym, co ma być, co ma nadejść, zapominałam o teraźniejszości i nie cieszyłam się teraźniejszością. Nie korzystałam z tego. A my tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy ta przyszłość nastąpi, i nie ma sensu odbierać sobie też tego szczęścia i możliwości czerpania radości z tego, co jest teraz. Dużo dziewczyn na przykład mówi sobie: O, ja będę szczęśliwa, jak schudnę, o, ja ym, będę w związku, gdy schudnę. Dużo dziewczyn na przykład mówi sobie, że o ja będę szczęśliwa jak schudnę, albo ja y, będę w jakiejś relacji dopiero, gdy tutaj w 100% siebie uzdrowię i, i pójdę na terapię i będę takim poukładanym człowiekiem. I przez to bardzo często my czerpiemy bardzo dużo osób, na przykład warunkuje swoje szczęście, mówiąc sobie, że o, ja tutaj będę szczęśliwa jak schudnę. Pojadę na wakacje, jak um, będę miała partnera, z którym będę mogła podróżować. I odkładamy swoje marzenia, swoje cele, swoje plany na później. Dlatego że teraz nie czujemy się wystarczająco dobrzy i wartościowi, jakbyśmy nie zasługiwali na to, co ma nadejść, albo um, właśnie warunkowali sobie, że okej, okay, my potrzebujemy czegoś innego do szczęścia. A szczęście jest w tu i teraz. Szczęście jest w tym, co robisz, w tym, że jesteś taki, jaki jesteś teraz, i oczywiście możemy się zmieniać. Chcemy się zmieniać, chcemy się rozwijać. Tylko do zmiany też potrzebna jest akceptacja tego, co jest właśnie teraz. I dużo osób na przykład też pada taką pułapkę, że okej, okay, ja muszę czerpać teraz z młodości, bo um, ja, ja mam takie przekonanie, tutaj się przyznam <grym> i pracuję nad nim, nie wiem czemu. Mam e, miałam <grym> takie przekonanie, że życie po 30 to się kończy. Albo ktoś może mieć przekonanie, że okej, okay, um, życie takie młodość i ta możliwość zabawy, radości, czerpania z życia z młodości trwa tylko do momentu, gdy na przykład my kończymy studia albo o, ciesz się życiem, e, ciesz się młodością, ciesz się tym e, co robisz, podróżami, bo gdy założysz rodzinę, no to już będzie inaczej i już nie będziesz miała tej możliwości, więc korzystaj teraz. I z jednej strony, tak, ja się z tym zgadzam, korzystajmy teraz, no bo teraz doświadczamy takiego etapu w życiu, w którym jesteśmy. Jeśli na przykład teraz jesteśmy na etapie życia, w którym mm, budujemy swoją markę, budujemy jakiś biznes, Cieszmy się z tego, że teraz budujemy coś i okej, okay, może za 10, 15, 20 lat to będzie jakaś firma, która będzie stabilna i nie będzie wymagała od nas prac, pracy, ale teraz cieszmy się z tego, że uczestniczymy w tym procesie. Jeśli budujemy e, zdrową relację z jedzeniem i uczymy się intuicyjnie odżywiać, i intuicyjne odżywianie jest naszym celem, to cieszmy się z tego procesu. Gdy my do tego intuicyjnego odżywiania dochodzimy, bo to też nie jest tak, że z dnia na dzień my będziemy intuicyjnie się odżywiać. To jest proces, długi proces poznawania siebie i to są kroki, które my musimy stawiać, aby dojść do jakiegoś naszego celu. Dobra, bo tutaj strasznie odbiegłam. Um, więc z jednej strony tak. Cieszmy się z tego, korzystajmy z tego, co jest teraz, ale z drugiej strony nie stresujmy się tym, że na coś będzie za późno albo na coś jest za wcześnie. Bo to wcale nie jest tak, że jak masz 50 lat, to musisz się ustabilizować i musisz mieć rodzinę, dom, dzieci wszystko idealnie zaplanowane i mieć cały plan w głowie, jak życie powinno wyglądać. To nie jest tak, że mając lat 80 nie możesz być młoda duchem, nie możesz tańczyć na moście w nocy. Tutaj przypomniało mi się jedno z moich ulubionych wspomnień z Włoch, gdy wyszłam w nocy z moimi przyjaciółkami na miasto i na moście, w centrum miasta, tańczyła grupa starszych osób, które no, jestem pewna, że po prostu duchem były młodsze niż niejedna osoba. Pół wieku od nich młodsza, więc tutaj no, to są tylko ograniczenia, które my sobie e, układamy w naszej głowie. I to wcale nie jest tak, że jak masz ileś lat, albo jakąś sytuację życiową, to załóżmy, nie możesz już iść na studia, bo jest za późno. Nigdy nie jest za późno, i ja to też wiem właśnie z doświadczenia bliskiej mi osoby, że naprawdę można swoje życie zmienić o 180 stopni i przebranżowić się, zmienić coś. W każdym momencie naszego życia, tak naprawdę, możemy podjąć decyzję, że coś chcemy zrobić. Albo że teraz na przykład nie czujemy się gotowi. Mimo że większość naszych znajomych, załóżmy, zakłada sobie teraz rodzinę, to wcale nie znaczy, że my też teraz musimy zakładać rodzinę, jeśli nie czujemy się na to gotowi. Kolejna kwestia, która często zabiera nam tą możliwość życia w tu i teraz, to jest FOMO. Fear of Missing Out. Czyli taki strach przed tym, że coś nas ominie. Na przykład jesteś sobie na imprezie, ale myślisz już o tym, że ok, mogłabyś być na innej. I ta inna na pewno byłaby lepsza. Ja ostatnio też sama tego doświadczyłam i się złapałam nad tym, że okej, okay, mam fomo, bo będąc sobie w kawiarni, po zumbie, pijąc sobie swoją ulubioną kawę ze Starbucksa. Zobaczyłam na Instagramie story koleżanki, która była tam na jakiejś podróży nad pięknym jeziorem w innym kraju, i przez chwilę też złapałam się na tym, że okej, okay, mam taką myśl, że kurczę, szkoda, że mnie tam nie ma. I musiałam się zatrzymać, wyłączyć telefon, rozejrzeć się wokół, wziąć głęboki wdech i wrócić do swojego życia. To jest ogromna pułapka, bo. Ty możesz mieć wrażenie, że wszędzie jest lepiej niż tu, gdzie jesteś teraz. Możesz mieć wrażenie, że każda osoba, którą znasz, jest w lepszej sytuacji życiowej niż ty. A szczególnie, jeśli my też zaczynamy się porównywać do social mediów, do tego, co widzimy w internecie. Ale pamiętajcie, że my nigdy nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie. I nie bez powodu mówi się, że z najlepszych imprez ma się najmniej zdjęć. Ja z najlepszych wyjazdów mam też najmniej zdjęć, z najlepszych spotkań mam najmniej zdjęć, najmniej używam w ogóle telefonu, bo jestem tak zaabsorbowana tym, co się dzieje. Gdy przyleciałam do Stanów, to ja pierwszy miesiąc miałam w ogóle problem, żeby coś wstawiać na relacje, albo wstawiałam coś na relacje tydzień po tym, jak zrobiłam to zdjęcie, bo po prostu byłam zbyt zajęta swoim życiem. Na Instagramie spędzałam, może, nie wiem, 15 minut w ciągu dnia, żeby odpisać na jakieś wiadomości, żeby wstawić na story, że żyję, że mam się dobrze. I nie oglądałam też tego, co inni ludzie wstawiają, bo byłam po prostu zbyt zajęta swoim życiem. I bardzo się cieszę, że właśnie w ten sposób podchodzę też do swoich wyjazdów, bo ja się nie skupiam na tym, że okej. Okay, ja tutaj chcę zrobić zdjęcie, chcę się pochwalić. Tutaj muszę wrzucić coś na Instagrama i nie mam telefonu cały czas przy sobie, którym dokumentuję to wszystko. Albo chcę zaimponować moim znajomym, albo na przykład oglądam, co moi znajomi robią 24 na dobę. Myśląc sobie, że o szkoda, szkoda, że mnie nie ma w Polsce, bo jakbym była w Polsce, no to byłabym tam z nimi, robiłabym to samo i może oni są teraz w fajniejszej sytuacji, bo no ja jestem tutaj, oni są tam, wiecie. Takie myśli po prostu, które się pojawiają, gdy zaczynamy się porównywać. Ale naprawdę, social media potrafią być dla nas um, nieco toksyczne i powodować, że my się będziemy porównywać, i uważam, że to nie ma sensu. E, ja mam nawet też odcinek o tym, jak ograniczyć social media, więc, jeśli chcecie być bardziej spokojni w swoim życiu, mniej się porównywać i e, właśnie przestać odczuwać tak duże FOMO w, w związku z tym, że coś nas może ominąć, albo że wasi znajomi coś robią, czy e, ta influencerka, którą obserwujecie na Instagramie, ona ma takie super życie, a Wy nie, no to polecam posłuchać tego odcinka i tam też znajdziecie sposoby, jak można właśnie świadomie korzystać z social mediów i ograniczyć nieco ten negatywny wpływ, które mogą na nas wywierać. Mówiąc o FOMO, dotknęłam też tematu porównywania się. Bardzo dużo osób ma ten problem, że po prostu porównuje się do innych i na przykład myśli sobie, że szkoda, że ja nie mam takiego ciała i takiej sylwetki, no bo wtedy byłoby lepiej, wtedy moje życie byłoby szczęśliwsze. No i na przykład patrzymy się na jakąś tam naszą koleżankę, znajomą, na kogoś obcego i sobie tak myślimy. Ale pamiętaj, że ty możesz nie wiedzieć, co dana osoba musiała poświęcić, żeby na przykład być w takiej sylwetce. Ja znam dziewczynę, właśnie poznałam ją też na moich zajęciach zumby, która ma sylwetkę. Bardzo taką um, muskularną i mogłaby na spokojnie startować w e, zawodach sylwetkowych, i tutaj w Ameryce wszyscy jakoś tak są bardzo otwarci w tym, co przeżywają, um, w swojej przyszłości, w tym, co ich ukształtowało. I pewnego razu rozmawiałyśmy po zajęciach, i ona mi powiedziała, że no teraz uczy się po prostu akceptować swoje ciało, mimo że wie że ma umięśnione ciało i sportową selwetkę, to ona wcale nie lubi siebie i swojego ciała. I że to życie, które ona teraz ma, to nie jest życie, które do końca ją satysfakcjonuje. Że dopiero od kilku miesięcy, w których jest na terapii i uświadamia sobie, jak wiele... Rzeczy, relacji, wspomnień musiała poświęcić, żeby dojść do tego momentu, że to wszystko nie było tego warte i że teraz ona wcale nie jest szczęśliwa i nie lubi tego, jak wygląda jej życie, i uczy się na nowo, jak czerpać radość z ruchu, z jedzenia, jak budować relacje z ludźmi, jak nie bać się wychodzić. I najsmutniejsze, co właśnie mi powiedziała, to że czuję, że straciła ostatnie 4 lata, bo to był taki czas w jej życiu, w którym ona wcale nie, nie cieszyła się tym, co się dzieje, że miała jakiś cel w głowie i do niego dążyła, i myślała, że to daje jej radość, że to daje jej szczęście, ale w pewnym momencie zorientowała się, że wcale nie jest zadowolona z tego, co osiągnęła, że ciągle jest zawiedziona, ciągle chce więcej, ciągle jej za mało i że tak naprawdę na co jej to było? że zaczęła właśnie ćwiczyć na siłowni tak intensywnie um, i zaczęła stosować diety, bo myślała, że przyniesie jej to szczęście, że dzięki temu będzie szczęśliwsza. A tak naprawdę ten czas został jej zabrany. I do mnie z prośbą o pomoc, z prośbą o konsultację pisze mnóstwo dziewczyn, które mają szczupłe, wysportowane, piękne ciała i mogłyby chodzić po wybiegach ale wcale nie czują się w tych ciałach dobrze. I mają na przykład zaburzoną relację z jedzeniem, nie lubią siebie, nie lubią swojego ciała, nie lubią swojego życia. I mówię to dlatego, że pamiętaj, że porównując się do kogoś albo porównując swoją sytuację do kogoś, ty nigdy nie wiesz, jak ta osoba się z tym czuje. Czy to jest naprawdę takie cudowne, jak się wydaje. Nam bardzo często wydaje się, że trawa może być bardziej zielona po drugiej stronie płotu, ale gdy już przejdziemy na tę drugą stronę, to okazuje się, że ta trawa jest sztuczna. Myślę, że dużo osób ma takie etapy w swoim życiu, że po prostu się porównuje, bo czują, że czegoś im brakuje że na przykład nie mają wystarczająco fajnej pracy, że nie mają sześciopaka na brzuchu, że nie mają partnera, a potem na przykład jak są w związku, no to tęsknią za czasami, gdy em, było się singlem albo gdy na przykład mają ten sześciopak na brzuchu, no to orientują się, że okej, okay, one wcale nie są szczęśliwe i że to nie było magiczne lekarstwo na e, niskie poczucie własnej wartości i na niską pewność siebie. Albo, że na przykład jak zarobią już, e, zmienią pracę, zarobią jakąś określoną e, sumę pieniędzy, no to orientują się, że okej, okay, co dalej, co ja mam teraz zrobić? I jakby, że te pieniądze na przykład nie dały im do końca szczęścia i satysfakcji i spełnienia. I tutaj płynnie znowu będziemy wracać do wdzięczności, bo lekarstwem, które może sprawić, że my będziemy czuć się bardziej usatysfakcjonowani i zadowoleni ze swojego życia, jest ta wdzięczność. I zauważenie tego, co już mamy, co nam się udało, zauważenie tego, jakimi wspaniałymi osobami jesteśmy, ile wnosimy do życia innych, co możemy z siebie dać, co mamy w swoim życiu, kogo mamy w swoim życiu. I naprawdę wypisanie sobie tej listy, zobaczenie, jak wiele rzeczy jest wokół nas, za które my możemy być wdzięczni. Bo to jest nasz wybór, jak my będziemy postrzegać wszystko, co nam się w życiu przytrafia, co tworzymy w życiu, co jest w nim obecne. I do tego chcę Was serdecznie zachęcić. Taki odcinek bardziej pogadankowo-przemyśleniowy mam nadzieję, że Wam się podobał, bo, bo dawno już takiego nie było. Także dziękuję Ci że jesteś tutaj ze mną i jestem ogromnie, ogromnie, ogromnie wdzięczna, że, że dotrwałaś, dotrwałeś do końca tego odcinka i że jesteśmy tutaj teraz razem. No i chcę Ci życzyć bardzo wdzięcznego życia, bo bardzo często wdzięczne życie równa się szczęśliwe życie. I z taką myślą Cię dzisiaj zostawiam. Dziękuję jeszcze raz za odsłuchanie tego odcinka. No i my słyszymy się w kolejnych. Cześć!